Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku H2O Wystarczy Kropla. Dzisiaj dzień ślubu, ale na początku wszyscy razem jedzą śniadanie. Oto tutaj mamy syrenkę Riki, która bierze dzisiaj ślub. To jest Mako, a jej narzeczony, a dziewczyny sobie tutaj siedzą i jedzą, więc bardzo spoko. Może poprosimy, żeby Riki usiadła tutaj razem ze wszystkim. Jakiś chłop nam tu przyszedł, nie wiem po co. I będziemy urządzali wesele na przepięknej parceli, którą pobrałam z galerii. Za chwileczkę też Wam wszystko pokażę. Tutaj jest akwarium. I kolejny jakiś chłop tu przyszedł. To dlatego, że ta parcela jest jako jakiś taki niezidentyfikowany obiekt i po prostu każdy może tu wejść, ale załóżmy, że to po prostu są nasi goście ślubni. Kochani, założyłam nawet dzisiaj bluzkę, taką specjalną syrenkową. Widzicie to? Pushing syrenka, więc niezłe dymy, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie widzieć częściej serii H2O. Niech oni sobie zjedzą obiad, bo już są przyszykowani, wszystko zadbałam. Co ty robisz? I zaczynamy wesele! Ja sobie tutaj kliknę na Riki i na jej telefon i proszę bardzo, zrobimy zaplanuj wydarzenie towarzyskie, więc na pewno teraz wszystko ustalimy. Jesteśmy tutaj już w edycji i oczywiście, że będzie to wesele. Proszę bardzo, suknia ślubna oczywiście też jest przygotowana, nowożeńców już tutaj mamy, więc fajnie, goście. No i teraz czas zaprosić gości, oczywiście zapraszamy dziewczyny i zaprosimy te różne koleżanki, które tutaj ich znamy, więc tutaj są nasi goście, żywieniowiec, to zatrudnimy taką osobę. Jeżeli chodzi o miksologa i muzykę, też zatrudnimy, żeby nikogo tutaj z naszych znajomych nie brać, bo nawet właściwie nie mamy. I teraz możemy przejść do kolejnego miejsca, czyli znalezienie właśnie tej parceli, którą ja przyszykowałam. O, proszę bardzo, tu będzie wesele i tak się nazywa to w parceli, możecie znaleźć, więc zaczynamy! Znajdujemy się już na naszym przyjęciu weselnym, na naszej parceli. Proszę bardzo, oto jest panna młoda, to jest pan młody, nie wiem co tutaj się dzieje. Dajcie znać, jak Wam się podobają ich stroje, więc niech oni całują się, niech sobie chwilę pogadają tutaj, a ja Wam w międzyczasie zatrzymam i pokażę tą parcelę, jak to wszystko wygląda. Tutaj jest takie małe pomieszczenie do gotowania. Następnie zobaczcie, jak to wszystko przepięknie wygląda. Zrobię Wam z kamerką. No kto by chciał brać ślub z takim widokiem? Ja na pewno tak. Więc uwaga, tutaj jest takie wejście usypane z kwiatów. Następnie po lewej stronie mamy tutaj oczywiście, że łuk weselny, który tu się znajduje. Miejsca dla gości. Tutaj jest taka miejscówka z prezentami. Tych kwiatów coś tu mi nie widać, ale tu stoi taki bukiet z kwiatami. Proszę bardzo, tu jest taka księga gości, a tutaj miejsce na różne przekąski, stoły i tak dalej. Tutaj też jest bar, więc bardzo pięknie. Ktoś to zrobił w galerii, mega mi się podoba. I tutaj też są łazienki, leżaki, jak coś. Więc fajowo, jeżeli jeszcze nie widzieliście odcinku z zaręczyn, to koniecznie zapraszam Was do zobaczenia. No i myślę, że możemy tutaj podejść. Poprosimy naszą Riki. Niech podejdzie i Makoa, a zobaczcie, jak wyglądają syrenki. Clio tutaj jest, a ja muszę jej zmienić strój, bo ona ma inny strój na weselicho. Proszę bardzo, przygotowałam jej taką sukienkę. Tutaj też zmieniłam też, żeby były inne włosy. Trochę odstaje ta opalenizna niestety, więc trochę smutkowo. I myślę, że będziemy mogli za sekundkę rozpoczynać wesele. Nie wiem, o zobaczcie, taki obrazek, zakochana para. Nieźle, nieźle. Moglibyśmy czekać też do zachodu słońca, ale wydaje mi się, że w tej dziennej scenarii będzie to fajnie wyglądało. Ok, to zaczynamy, klikamy weź ślub z Sinką o imieniu Riki H2O. Mówiliście, żebym zmieniła nazwisko, może później to zmienię, ale tak sobie zrobiłam dla jaj, wiecie o co chodzi. Więc Riki idzie, czy nasi goście, poczekajcie, to zatrzymam, żeby dziewczyny szybko tu podeszły, niech nie zamawiają drinka, halo, to są nasze druhny, niech tu przychodzą. Szybko, szybko, bo zaraz tutaj jakieś dymy powstaną. Mam nadzieję, że nie, uwaga. Jaka muzyka. Jejku! Ja muszę ich oglądać, ciur z gościami, zobaczcie. Napiszę koniecznie wszystkiego dobrego, wesele, weselicho, cokolwiek. Dajcie jakieś życzonka dla naszej pary młodej. Jejku, jak mnie to wzrusza. Ja bardzo się cieszę, niby Simsy, ale to jest coś pięknego. Czy oni teraz sobie przysięgę składają? Goście tu są? Są, przyszli! Widzicie, nawet tańczą. Clio uciekła. O nie! Może one są zazdrosne? To za piękna ceremonia. Składają sobie przysięgi małżeńskie. Pierwszy raz widzę ślub w Simsach. Serio? Pierścionek. Na który palec on to założył? Na te? A bo tam już jest zaręczynowy. Ojejku. I tutaj jeszcze lecą takie te konfetti.
całuje. Jej, po raz pierwszy całują. Nie, nie, nie. No może chyba po raz pierwszy jako małżeństwo, więc może być. Weź kawałek tortu, więc tort też jest przygotowany, tylko zrobimy sobie tutaj, wydaje mi się, o, dziewczyny niech pomogą. Poprosimy, żeby wszyscy tutaj podeszli, aby poślubieni mogli wprowadzić się razem. Dobra, to o tej wprowadzce później zrobimy, więc poprosimy, żeby oni tam podbili w tamtą stronę. No i nie wiem, czemu tego żywieniowca nie ma, co tu się dzieje. Poprosimy Emmę, żeby mi pomogła, napełniła fontannę, niech będzie to koktajl owocowy i niech poda wszystko, jeśli chodzi o jedzenie. A tutaj Ricky w swoim wyposażeniu ma tort, który zrobiła Clio rano i dodamy tutaj figurkę weselną. Na środku stołu, dobra. Dobra, zrobiłam jednak tak, że tutaj kupiłam nowy stół i tutaj zrobimy to. Proszę bardzo, weselna figurka. Pierwszy raz w ogóle widzę takie figurki. Ja mówię wam, Telegram w Simsa, ale to były 100 dzieci, a tu jakieś takie rzeczy i śluby. Nie było jeszcze takich na plaży. Pięknie. No i chyba trzeba tutaj zdmuchnąć. Ja zatrzymam na chwilę grę, zobaczcie, co Makao odwalił. Halo, jesteś na swoim weselu. Szybko, musisz zmienić strój. No nie wierzę, ja mu taki piękny garnitur biały przygotowałam. Szybko, chłopie, przebieraj się, bo musicie pokroić tort weselny, więc zapraszam was do tego, byś się do czegoś przydał, a nie. Chcesz tu syrenę mieć? No i tak, no i oczywiście będą dzieci, ale to wiecie, musimy tu sekundkę poczekać, bo dopiero jest ślub. O, co ty tutaj? Przecież to też twój ślub, kobitka, dawaj, dawaj. O, razem jedzą! Zobaczcie, wszyscy to oglądają. Dziewczyny tu stoją jako świadkowe. W ogóle nie widziałam takich rzeczy, ale jajca. Podziękuj gościom za przybycie. No i myślę, że może Ricky podziękować za przybycie swoim przyjaciółkom, swoim druhnym, można tak powiedzieć. A jeśli chodzi o Makoę, mam nadzieję, że nie pojawiła się tutaj żadna babka, która jest z jej rodziny. W ogóle czemu ty jesteś tak ubrana, dziewczyno? I mamy tutaj babeczkę, co niby na skrzypcach gra. Proszę bardzo, dlaczego w ogóle tyłem do gości? Nie wiem, ale spoko. I będziemy chyba tutaj próbowali, żeby niech zaręczeni flirtują ze sobą. My już nie jesteśmy zaręczeni, my jesteśmy małżeństwem, no ale dobra, niech tutaj będzie romantyczne i możemy poflirtować i zjedz coś. No i tutaj goście jedzą torcik, więc bardzo fajnie. Poproszę, żeby tutaj dzwoni telefon do Clio. Nie, nie chcemy tutaj żadnych rozmów i teraz niech weźmie kawałek i jeszcze Emma niech weźmie kawałek. O, tutaj widzę, fajnie się gada, mieście flirtować, ale to może za chwileczkę. No, bardzo fajnie, w ogóle mi się podoba ten taki wianek z kwiatów do tej całej imprezy, bo myślałam, żeby zrobić może jakąś inną suknię niż białą, ale jednak stwierdziłam, że taka biała, klasyczna będzie najlepsza. Dobra, siedzą sobie tutaj koło siebie, to mogą poflirtować. Czemu ty od niego uciekasz, kobitka? To twój mąż. Flirtuj, flirtuj. O, idzie sobie wziąć porcję, no dobrze. Patrzcie, jak to fajnie w ogóle wygląda. Takie przekąski, kurczak. I ta fontanna. Świetnie, w ogóle jaki klimat. Zostajemy tu do wieczora, robimy balangę, oczywiście, że tak. Więc prosimy. Jakaś muzyczka leci. To stąd. O, i to jest, słuchajcie, przepiękny widok. Zobaczcie, panna młoda i jej przyjaciółki. Świetnie, co? Ekstraśnie to wygląda. Bardzo, 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 bardzo mi się to podoba. O, proszę bardzo, tutaj zaznaczyłam, żeby ze sobą flirtowali, babeczka gra, muzyczka jest, fajnie w ogóle te ananaski, świece, świetnie to wygląda. I tak, zdobyliśmy tutaj złoty medal na przyjęciu, ale przyjęcie oczywiście, że dalej trwa. Zobaczmy, co robią nasze dziewczyny. Tutaj Clio jednak widzę, że nie mogła wytrzymać bez wody, więc wybrała się popływać. Nasza syrenka Emma siedzi tutaj samotna, nie wiem czemu, co się z nią stało w ogóle. Zapraszamy ją, żeby podeszła tutaj do wszystkich gości i może niech ona, aha, ona chce skorzystać z łazienki, no to tam masz łazienkę, hej, hej, hej. Tutaj koło ciebie właśnie była łazieneczka, więc proszę bardzo, skorzystaj i potem możesz wracać do wszystkich, a poprosimy, żeby Clio jednak tutaj wróciła, no bo wiadomo, to jest wesele jej najbliższej przyjaciółki, więc powinna się tutaj wybrać. Oni naprawdę super się ze sobą czują. O, kochana, kochana. Więc ślub jest wzięty. Co tutaj jeszcze możemy zobaczyć? Sprawdźmy, co tu leży. O, i tutaj możemy chyba prezent otworzyć. Otwórz świąteczną niespodziankę. No właśnie, bo to niby świąteczna niespodzianka, ale spoko. Obejrzymy sobie tutaj to wszystko. Obejrzyjmy. Niech para młoda podejdzie i zobaczy, jakie są prezenty ślubne. Okej, nie możesz tego zrobić, więc może jakoś da radę to przesunąć. No, dobra. Nie da się. No cóż, dobra, a to
też nie da się na to poklikać, to może proszę bardzo weź koktajl owocowy i niech żonka też weźmie koktajl owocowy. Tutaj w ogóle pięknie te lampki wyglądają, prawda? Słyszę syreny gadające. To Clio. Clio, szybko! Stroje, zmieniaj strój na twój elegancki na weselicho. Ricky szuka... przepraszam, nie Ricky, tylko Emma szuka tutaj jakiś głupot na plaży, więc podejdź tu. O, możesz tą babkę posłuchać, bo tam była jakaś interakcja, więc proszę bardzo. Oglądaj. Super. Patrzcie, co kochani, całują mi się tutaj. Ja im nic takiego nie zaznaczałam. Ja tutaj tylko po prostu chciałabym, żeby byli razem koło siebie na tym weselu. O, i teraz widzę, że Ricky też idzie posłuchać sobie. Aha, napiwek daje. No dobra. Czyli wszystkim się bardzo podoba, to jestem zadowolona z tego. Czy ktoś jest z nas głodny? Może dziewczyny? Sprawdźmy, bo jakieś są... O, dobra, do łazienki lecisz. Bo mamy tutaj też jeszcze mnóstwo jedzenia w ogóle, które mam nadzieję, że się nie zmarnuje, więc o, trzeba coś uzupełnić. Napełnijmy fontannę serem. Może jakieś trzeba mieć tutaj poziomy, żeby to zrobić, ale zróbmy czekoladę. Czy to będą owoce w ogóle do maczania w tej czekoladzie, czy po prostu czekolada do picia? Zaraz się tego dowiemy. Ja sobie tutaj to kliknę. Zobaczymy, patrzcie. Wow, tak to wygląda. Dobra, mam nadzieję, że nie ubrudzisz sukienki, oby. Więc weź truskawkę w czekoladzie. Ale pięknie. Zobaczcie. Ale jaka wielka ta truskawa, nie mogę. Już się ściemnia, więc będziemy oglądali, jak to będzie wyglądało po ciemku ten cały lokal, bo wydaje mi się, że super. O, fajna ta truskaweczka. Wygląda w ogóle, nie wiem, jak jakieś jabłko. Ogromne to jest. A co idzie mąż robić do łazienki? Dobra. Emma tutaj, proszę bardzo. Weź sobie kawałek tortu. Zapakuj na wynos, nie? No nie będziemy aż takich rzeczy robić. Ty lecisz do łazienki. A Clio też truskaweczka i pogada sobie ze swoją przyjaciółką. Dobra. I więc ożywiona rozmowa i możesz też pochwalić się, że naprawdę piękne weselicho tutaj przygotowane. Mi się mega podoba to. Zobaczmy w ogóle, co się dzieje w tej parceli. Tutaj, ja nie wiem, bo tu chyba nawet drzwi nie ma. Coś tutaj zostało pomylone, więc nie da się tu niestety wejść. A myślałam, że może ktoś tutaj przyrządzi jedzonko. Idzie mąż. Do kogo idzie? Oglądać. Dobra. Patrzcie w ogóle, jak on wygląda tutaj, jak idzie. A ty się nie wysikałeś, to wracaj tam. W ogóle co to ma być? Do łazienki, szybko, skorzystaj. Wiecie co, wam powiem, coś dziwnego się stało, więc musiałam dokupić drugą łazienkę, bo niestety z tej jakoś się nie da skorzystać. Zobaczmy, co robią dziewczyny. Tutaj nasza panna młoda ogląda. Jaki piękny zachód słońca! Jejku, po prostu hit, jak to pięknie wygląda. Ja sobie to poglądam razem z wami. Zobaczcie, w takiej scenerii ślub wziąć. No po prostu hicior, hicior nad hiciorami. Tutaj możemy też się przenieść do tego łuku ślubnego. No pięknie. Myślę, że możemy tutaj kolejną atrakcję na wesele przygotować, więc poprosimy, żeby zatrudnić satryka. Może ktoś tutaj przyjdzie i troszkę rozrusza naszą ekipę, a tą babeczkę można dalej pooglądać jak najbardziej. I tutaj widzę, że Makoa zamówił sobie drineczka. To może poproszę, żeby każdy z nich też sobie zamówił drinka swojego ulubionego. A coś ty chciałaś do niego zrobić? Oj. Dobra, to niech sobie tu robią. A dziewczyny truskawki. O, i tu już się teraz oświetliło. Zobacz, jak to z oświetleniem ekstra wygląda. A tutaj to już w szczególności. No wow, pięknie. No nie? To się w ogóle świeci ta podłoga chyba. Przyszła babeczka, tutaj kolejne, proszę bardzo, są atrakcje dla naszych gości. Nie wiem, dlaczego ta babka cały czas gra jeszcze w tym czasie, ale okej. O, tutaj proszę bardzo, kolejne truskawki, drineczek, a mąż ogląda występy i jednej babki i drugiej naraz, więc fajnie, że tutaj się śmieją. Jedzonko, a tutaj nasza pani żywieniowiec nic nie zrobiła, tylko zajada, no po prostu hicior. Poprosiłabym, aha, Clio tutaj je, więc chciałabym, żeby ktoś ten torcik dokończył, więc może weź sobie porcję. Choć ty jesteś w sumie najedzona, Emma. To może weźmy, żeby to Makoa zrobił, o. Bardzo rozbawiony. Trzeba tego pilnować, żeby on nam nie umarł z rozbawienia, bo wiecie, że tak może się stać. To w ogóle byłby jakiś dramat, no nie? Masakra! Jest torcik, super. Tylko czemu tak samotny? Może tutaj tak siedzi i obserwuje, no nie? Co się dzieje? O, wesele kompletne, medal i słuchajcie,
musimy zobaczyć sobie w wyposażeniu, bo coś dla nich tutaj przyszło za ten złoty medal z wesela. Tylko że myślę, że to zrobimy, jak wrócimy do domu, to sobie popatrzymy co i jak. Leć kochana do łazienki, przyjęcie już powolutku się kończy, więc my przenosimy naszych nowożeńców do specjalnego apartamentu, a dziewczyny do domu wyślemy i zobaczcie w kolejnym odcinku, co tam wymyślimy. Witamy, witamy. Oto, słuchajcie, apartament, do którego przyjechali nasi nowożeńcy. Tutaj odbywały się zaręczyny. Jeżeli jeszcze nie widzieliście odcinka z zaręczyn, to koniecznie zobaczcie, jak i impreza, wieczór panieński dla naszej Riki. Makoa poprosimy, żeby już tutaj dalej nie grał i niech wybierze się na górę i niech szuka, nie szuka, tylko niech czeka tutaj na swoją żonę. Dziewczyny wróciły do siebie do domu, a oni po prostu tutaj się prześpią, żeby nie było, że w jednej sypialni, wiadomo, tutaj z tamtymi babkami i syrenkami sobie śnią i śpią. Więc tutaj wydaje mi się, że będzie fajna sypialnia dla nowożeńców. I słuchajcie, musimy tutaj coś zrobić, więc Barbara z Simką o imieniu Riki. Noc poślubna, więc Riki już tutaj z łazienki wychodzi i leci do swojego małża mężusia. Patrzcie, patrzcie, jaka piękna panna młoda leci na górę. Tutaj już mąż na nią czekał przy schodach, więc nieźle, nieźle. Teraz Barbara, zobaczymy, co się wydarzy w nocy, może jakiś dzidziuś, zobaczymy, zobaczymy, kto wie, kto wie, więc zobaczcie, lecą tutaj na górę. I koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobał ten cały ślub, bo moim zdaniem był naprawdę ekstra, ekstra, ekstra. Łapkę w górę zostawcie, jeżeli chcielibyście, żeby częściej pojawiały się po prostu te odcinki. Z Hadwał wystarczy krople. Jak będzie dużo łapek w górę, więcej niż pod innymi filmami, to wiadomo, że będę to o wiele częściej nagrywała. Czy tu była noga? Jacie, co to się dzieje? Więc zostawcie koniecznie suba, bo dobijamy do miliona wakacji i dzwoneczek, bo też jest coś takiego, że robię głosowania w ankietach i Wy decydujecie, który odcinek pojawia się w jakiego dnia, więc Wy macie na to wpływ. Buźka, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa, pa! Wow, fajerwerki jeszcze poleciały, nieźle, nieźle.